Siemanko, witajcie w moim garażu. Jak widzicie, Gija do niego zawitała. Troszkę się zmieniła, bo jest bardziej brudna. Ma też koła zimowe, jakieś 14 założone. Przyjechała tutaj w jednym celu, na instalację gazową, którą po części ja tutaj założę, po części zakład wykwalifikowany, taki, który to wszystko potem legalnie zatwierdzi. I żeby sobie auto na LPG, na LPD już śmigało. Są też dwa problemy z autem, mianowicie pierwszy znajduje się tutaj za tym kołem. Coś tutaj zgrzyta, blokuje koło. Chyba łożysko się wysypało, a drugi to trochę za niskie obroty silnika. Zacznę tutaj w ogóle od tego koła. Zobaczę, co tutaj się dzieje, czy tutaj trzeba będzie łożysko zmienić, czy coś głupszego albo jeszcze gorszego. No a potem zacznę przygotowania pod instalację LPG. No i po rozłożeniu tak to wszystko wygląda. Wałeczki już oczywiście z łożyska mi wypadły. Widzę tutaj, że tutaj wszystko było, no tutaj już się psuło, tak. To już się blokowało. Tutaj te uszczelniacze są rozwalone, prawie smaru nie było. Jakichś tutaj strasznych szkód nie ma, widzę. Nie jest to jakoś zciachane. Więc nadaje się to do wymiany, po prostu te łożyska. I dalej będzie hulać. Idę zamówić części. Ok, odebrałem całą piastę już złożoną z nowym łożyskiem, jednym i drugim. Zobaczymy, jak to wygląda. O, ciśniało. Czemu to ma taki luz? Nie wiem, czy to powinno mieć taki luz. O! Teraz już się nie rusza. Tak, teraz już nie ma. Tego się ruszało, dobra. Tutaj troszkę obczyścić. No, tutaj było, powiem wam, chyba ciepło, bo takie kolorki ma. Ciekawe. Tu mam jakąś szmatkę. Feels, 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 feels
Wszystko zwalone. I od nowa. No i gotowe. Koło założyć, zamiatać, posprzątać narzędzia. Działa się przejechać. Narzędzie już mocno wyeksploatowane. Ostatnio też zabiłem małą grzechotkę. Jak widzicie, popsułem ją całkowicie. Nawet nie wiecie, jak bardzo potrzebna jest mała grzechotka. Nagle okazuje się, że nie można wielu rzeczy odkręcić, gdzieś dojść. Muszę sprawić sobie jakiś zestaw narzędzi, bo te po prostu po chyba 4 czy 5 latach już się po prostu zużyły. Zresztą posłuchajcie samej grzechotki. Jak ona już przeskakuje, jak już jest rozwalona. Zresztą jej dokładność i jej nastawienia też są bardzo słabe. Nie wiem, może coś polecicie w komentarzach. I sobie jeżdżę. Już dawno tym autem nie jeździłem, już zapomniałem, jak ono jest bardzo, bardzo twarde. Okropnie jest twarda i strasznie coś tutaj brzęczy przy szyberdachu. Ale chyba się udała operacja z łożyskami. Jest cisza, nic tam nie zgrzyta. Nic tam nie szczela. Ewidentnie była to wina tych łożysk. Ach, tych chopek tutaj mi narobili. Taką miałem płaską dzielnicę, to mi teraz nastawiali tego wszystkiego wszędzie. Padło różowe. Bardzo dobrze. Brzydki kolor. Tak to jakoś tam jeździ, tylko hamowanie jest takie. No, przyzwyczaiłem się do trochę większych hamulców. Może dlatego. No, rzeczywiście to jest teraz asfalt. Fajnie się jeździ, dawno już nie jeździłem szczerze. Tęskno mi trochę. Dobra, parkujemy i LPG. Następnego dnia znalazłem troszkę czasu i taką dewastację tutaj poczyniłem. Ściągnąłem kolektor dolotowy już pod gaz. To jest ten docelowy. Miałem drugi. Wziąłem sobie go na wzór, żeby widzieć po prostu, gdzie on jest zamocowany, gdzie są otwory.
żeby łatwiej po prostu odkręcić ten. Uszczelka się oczywiście poddała, ale to było do przewidzenia. Będzie trzeba zamówić nową i ją tutaj zainstalować. Tą powierzchnię teraz całą będę musiał też wyczyścić, żeby tutaj było gładkie, żeby ładnie uszczelka potem doszła. No i trzeba będzie wywiercić gdzieś tutaj od spodu. Mówią mi znajomi, żeby od spodu wkrętki do gazu. Po zamawianych trochę gratów właśnie nie mam tych wkrętek, nie mam niektórych przewodów, nie mam przewodu pod auto. Jakieś tam takie drobnicy, którą jeszcze potrzebowałem. Tym się może zajmę jutro. Dzisiaj też już udało mi się włożyć butlę gazową. Przepraszam Was za światło, no ale u mnie to tak jest. Butla praktycznie weszła idealnie. Jest delikatnie ponad podłogę. Ale dywan jest taki troszkę miękki. Będzie takie delikatne wybrzuszenie, ale za to pojemność jest jakaś tam, nawet nie wiem jaka to jest. Ale jakaś taka dość spora nawet. Tutaj wszystko już skręcone dwoma śrubami. Jest zainstalowany kominek. Trochę go musiałem oczywiście skrócić, bo strasznie mi wystawał na dole. Jest on też już uszczelniony, tak żeby brud, jakaś wilgoć nie dostawała się tutaj pod butlę do bagażnika. Jedynym miejscem, przez które może tutaj cokolwiek wpadać i wypadać, to jest kominek. Ale on musi być drożny. Tak mówią podobno przepisy. Na dzisiaj chyba tyle. Ja już dzisiaj będę kończył, bo już zaczyna być jakoś późno. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą tutaj przy tym silniku. Czy to robić, ale nie będę uprzedzał może. Zobaczymy jak będę stał z czasem. Zobaczymy jak będzie tutaj z planami. Tyle chyba na dzisiaj. Śledźcie co będzie dalej tutaj przy tej sierze. Ja Was pozdrawiam. Cześć!